nawet nie połowa makarówki, to będzie znowu po dotacjach. Bo następni zechcą się przyłączyć. I też nie wiadomo, czy zapłacą ten całkowity koszt. To znaczy, no wie pan, no teraz na zebraniu to ja muszę powiedzieć w takim przypadku w makarówce, że no jeżeli ci z tych 50 się nie przyłączą, to oni będą musieli zaraz po wykonaniu wykonać te przyłącze. No, będzie kara 50 złotych, nie ma wyjścia, wie pan. Panie Wójcie, no, moim zdaniem jak pan będzie zaczynał w makarówce dyskusję, tak, to od razu może pan przedstawić coś takiego, że pan ma taki mechanizm, on się nazywa powiedzmy 5000. Myślę, że to jest dla każdego jakiś tam bodziec, że mobilizacja, żeby on się przyłączył. Tylko mówię, dlaczego nie ma tej listy tutaj jeszcze, dlaczego tego nie ma, miało być, chciałbym to zobaczyć, czy ktoś się podłączył, kierownik miał zrobić. Trzeba jakoś to, żebyśmy wiedzieli, kto, co, gdzie. No. I użyć tego, bo zima idzie. 2-3 miesiące, tak jak panu w głowie teraz myśl wyszła z makarówką, że pan tak zrobi. 6 miesięcy. Gdzie może pan powiedzieć radnym? Bo nie każdy to usłyszał. Może powiedzieć. No. Jak było? Było powiedziane przy kierowniku razem, że to, co się stało w Kuszlewie, nie stanie się w makarówce. Na takiej zasadzie nie będzie podłączania. Przyjedzie firma, zapłacone, podłączone. Na ostatniej komisji, nie wiem skąd się wziął ten pomysł poroniony, który przed chwilą powiedziałem kierownikowi, co pan nam powiedział na komisji, że podłączymy i zostawimy ewentualnie, niech zapłacą za cały koszt, a kto będzie, nie będzie mógł, to podłączy się sam, ale żeby za cały koszt zapłacił i damy 2-3 miesiące na podłączenie. Taka sama sytuacja jak w Kuszlewie praktycznie. Taka sama. A kierownik powiedział, że jeżeli tak, to odchodzi z zakładu, bo on nie będzie policjantem, żeby ich ścigał. No to co pan? Pan ma kierownika przy sobie i pan takich tematów z nim nie ustala, pan z takim pomysłem do nas wychodzi? Dlaczego pan takie zamieszanie się? Gdzie tu jest jakiś sens? No co panu miało to przynieść o to, na przykład? Co miał przynieść? Tak. No, pan odpowiada, co miał. No proszę bardzo. Te rozwiązanie miało przynieść takie oto rozwiązanie, że nie stanowiło to zagrożenia, że ktoś nie zapłaci, co jest bardzo istotne, a dawało to gwarancję, że więcej osób się w makarówce podłoży. I to ono kieruje. Nic poza tym, proszę pana. Nie ma pan żadnej gwarancji, że w ogóle ktoś się podłączy. Nikomu nie zagwarantuje tego. Ale pan szansę. A przy pana pierwszym ruchu to ma już pan stanowisko kierownika, że on by chciał odejść, jak to się stanie. O czym my rozmawiamy? To pan musi od razu policjanta sobie wziąć, żeby z nim jeździć. Albo tak jak kierownik mówi, że jeżeli będzie coś takiego robione, to tylko i wyłącznie na tych zasadach, że jest firma podłącza, likwiduje, szambo podłącza i wtedy jest odpowiedzialna za podłączenie, albo w ogóle. I nie ma jakiegoś myślenia, że pan tam sobie coś nadumał. Nie może tak być. Albo pan będzie nas słuchał i ludzi, którzy mają trochę pojęcie o tym, albo radź sobie pan sam. Wszystko. Kiedy do pana dotrze, że trzeba jednak tej rady, tych ludzi, którzy coś tam wiedzą, co ludzie ich wybrali, żeby posłuchać? Dość było błędu. Albo prosto nie robić. O, to też jest rozwiązanie. No oczywiście. Jeżeli przewodniczący mówi, że nie ma pieniędzy na drogę do Wiatkowski, bo jest budżet obcięty, nie robisz nic. Z makarówką nie było problemu? Może dobrze, ale odnośnie kanalizacji to nie można tu wrócić. No bo jeszcze będzie zebranie i jeszcze kanalizacji w makarówce nie ma i nie ma problemów. Jak się zacznie, to zaczną się problemy. Każdy wie, jak jest. Nie problemy. Zgadza się, ale będą nie tylko w makarówce. Jak się dowie, jak powinno to wyglądać? Na dokopaniu do makarówki największe problemy. Na dokopaniu. Ale panie Wójcie, do makarówki. Zajmijmy się tym, co mamy. Zrób pan z tym porządek. Dobrze. No. I nie zastanawiaj się pan głęboko, że czy pan będzie mógł ściągnąć, czy nie. Bądź pan. Trzeba wyciągnąć, że jest wiązki.